Panie Piotrze, przed chwilą zaprezentował Pan kandydatów do Rady Miasta Płocka. Jaki macie plan na tę kampanię i na Płock? Rzeczywiście chcemy skoncentrować się na kilku takich kluczowych punktach. Wielokrotnie tutaj powtarzałem też do współpracy z innymi mediami, że młodzież jest tym wyzwaniem dla Płocka, jak odczytać to, żeby ona się mogła tu rozwijać, powracać, czuć dobrze i tworzyć tą esencję miasta. Więc postawiłbym ten problem na pierwszym miejscu. O ile możemy mówić o jakimś pewnym nasyceniu infrastrukturalnym i tutaj nie gonią nas jakieś wyzwania, to rzeczywiście te młode pokolenie jest przyszłością tego miasta. Druga kwestia to jest węzeł komunikacyjny, który jest bardzo ograniczony z jednej strony przez Wisłę, a więc są takie ułożenie geograficzne i należy uwolnić wszystkie te kierunki, które prowadzą wyjazdowe czy wjazdowe jednocześnie z Płocka, spięcie ze S10, ale też zastanowienie się, w jaki sposób będzie to ta drożność z CPK, czy powiedzmy ze S10. Kolejną jest wskazanie takiego potencjału zasobów przyrodniczych, to znaczy jeżeli mamy się czuć dobrze w tym mieście, w sąsiedztwie dużego zakładu petrochemicznego, to też należałoby zintensyfikować powierzchnię tych areałów zielonych, skwerów, parków i tak dalej, różnych pod tym względem właśnie elementów zazielenienia. I te grupy społeczne, które są nam bliskie, naszej formacji, polityka senioralna czy rodziny z dziećmi, to są właśnie te elementy na chwilę obecną. Kampania jest bardzo krótka i bardzo intensywna. Jaki macie na nią pomysł? Gdzie jeszcze Was zobaczymy? Myślę, że powoli tutaj będziemy, może to brzmi tak powoli, ale rzeczywiście też dopiero tydzień temu dwie formacje zainaugurowały swoją kampanię, w dniu dzisiejszym kolejna, więc cieszę się, że będzie krótka kampania, bo nie będziemy zawracali głowy jakimiś sloganami, frazesami, tylko będziemy się mogli koncentrować właśnie na konkretach i z tego będzie mógł płoczanin wybrać to przesłanie, które do niego jest najbliższe, trafia. W naszym studiu mówił Pan o tym, że chce być prezydentem Płocka, wszystkich płocczan. Jaki apel ma Pan do swoich kontrkandydatów? Nie mam żadnego apelu. No, będziemy uczestniczyli tutaj w tym starciu konkurencyjnym i każdy będzie prezentował swoje pomysły, swoje idee, programy, więc ja w tej chwili nie kieruję żadnego apelu. Mogę się tylko przymierzać, że jeżeli będą szli za głosem serca płoczanie, to wybiorą swojego kandydata i być może będę to ja właśnie w pierwszej turze.